Po wojnie tutaj wprowadziło się najpierw sztab rosyjski, podobno nawet rolarzy Mirski stąd wyjeżdżał podpisywać. Tu nie mam takich dokumentów, ale tak opowiadali dziadkowie jeszcze. Dziadkowie wtedy po wojnie zostali stąd wyeksmitowani, najpierw do takich gospodarczych budynków w ogrodzie, które były, a potem pojechali do Częstochowy, bo ktoś im powiedział, że tam widział Bożenę, czyli tą córkę, która zaginęła. Że może jednak ona się ewakuowała, że może jest w Częstochowie, może tam z rannymi wywozili. Pojechali do Częstochowy z moją mamą. Dziadek już wtedy był bardzo ciężko chory, bo miał w trakcie wojny operację i bardzo to słabo zniósł. A potem jeszcze wrócił do zdrowia szczęśliwie. Przez prawie rok tam mieszkali i tam, to dlaczego o tej Częstochowie opowiadam, bo tam też spotkał na ulicy zaprzyjaźnionego swojego profesora, który mówił, słuchaj, tutaj zakładamy podziemną politechnikę, kształcimy już przyszłych inżynierów, może byś do nas przystąpił. Dziadek przystąpił, dziadek już wtedy miał doktorat zrobiony jeszcze we Lwowie, który przygotowywał na Syberię. Jak przyjechał do Europy, to pierwsze co zrobił, to złożył tą pracę, łuki paraboliczne, i to jest jego patent również, i to jest jego naukowa część, którą potem rozwijał. I chętnie przystąpił, nie lubił być bezczynny, i tam przez rok prowadził wykłady w tej podziemnej politechnice. Potem jak wrócili do Warszawy, to w naturalny sposób jego zaprosili tutaj na Politechnika na wykłady i od tej pory już nie prowadził firmy budowlanej, ani nie w tym podobnych rzeczy, bo tylko pracował na Politechnice. Trochę nieskładnie opowiadam o dziadku, bo przecież dziadek przed wojną budował największe budowle w Warszawie, to i u Martensa, i Daba, i potem w swojej własnej firmie, która się nazywała Biuro Inżynierskie Dr. Czesław Kłość, i taki też napis widnieje na domu od strony kolei. Teraz już marnie go widać, kto wie, że ten napis tam jest, to go z pociągu zobaczy, no bo stoją tam inne domy i zasłaniają drzewa, też urosły, więc z ogrodu można zobaczyć też przed lekkim wysiłkiem. Trzeba powiedzieć, że dom powstał z wielkiej miłości dziadka do rodziny i ogromnego szacunku do inności babci, i bardzo się z tego cieszę. Ja ciągle mówię dziadek, dziadek, babcia, babcia, ale pora opowiedzieć o tym, że babcia była niesłychanie ciepłą i dobrą opiekunką rodziny, a dziadek był naprawdę człowiekiem renesansu. Dziadek był nie tylko inżynierem, a potem już nawet profesorem, nie tylko budowlańcem i dyrektorem, czyli potrafił zarządzać wielką firmą, ale był też wielkim fanem i miłośnikiem sportu i gimnastyki. Pisał podręczniki nie tylko inżynieryjne, nie tylko dla budowy wielkich obiektów, bo budował przed wojną największe obiekty w Warszawie, a i nie tylko w Warszawie, bo i w elektrowni w Gdyni, w Katowicach rozpoczęta elektrownia, tutaj w Warszawie bank pod Orłami, to dziadka budowla wielka, ale pisał również podręczniki, jak budować stadiony, które wtedy jeszcze były bardzo w bardzo niewielkim stopniu budowane, bardzo było ich niewiele. Bardzo dużo pisał na temat technicznych budowli. A oprócz tego był jeszcze nie tylko właśnie oddanym gimnastyce i sportowi, bardzo popierał, to był wielkim społecznikiem. Zaczęło się właśnie od tego, że spotkał jeszcze na studiach w Niemczech organizację SOKU, która była gimnastyczno-patriotyczną, za to też został potem zesłany na Syberię, za to, bo to się nie podobały wtedy patriotyczne ruchy. Patriotyzm wtedy też miał inne znaczenie, ale był wielkim społecznikiem. Tutaj we Włochach bardzo dużo wspierał, zakładał te Włochy, był współzałożycielem, bardzo dużo wspierał różnych akcji, od budowy kościoła, przez budowę dróg, zresztą wszystkie ulice, podobno dziadek nazywał, tam gdzie inżynier to inżynierska, tam gdzie poczta to pocztowa, tam gdzie pociąg to kolejowa,
I bardzo dużo pracował właśnie społecznie, pozwalał urządzać u siebie, inicjował bale charytatywne, z których pieniądze szły na cele społeczne. Bardzo wspierał niezamożnych studentów, którzy studiowali i z dobrymi wynikami studiowali, to on chętnie wspierał, dawał im dach nad głową, zapraszał do domu, tutaj było dużo. Trzeba powiedzieć, że dziadek był naprawdę wszechstronny i jak mówi rodzinna historia, 5 razy zaczynał od nowa i zawsze dochodził do najwyższych szczebli w tej dziedzinie, w której pracował. Umarł kilka tygodni wcześniej, przestał wykładać na Politechnice, choroba go już zmogła. Zresztą umarł tylko dlatego, że się dowiedział, że babcia umarła i 3 tygodnie potem umarł dziadek. Więc i to wszystko zostało docenione jednak. Bardzo się cieszę, że praca dziadka z inicjatywy jego współpracowników na Politechnice, a potem tutaj również działaczy we Włochach, poszedł wniosek i uchwałą Rady, tutaj teraz się właśnie podepra moją księgą, uchwałą numer 30241/96, czyli w 96 roku, uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Nie będę Państwu całego dokumentu czytała, została ulica, przy której stoi dom mojego dziadka, nazwana imieniem profesora Czesława Kłosia. W 115 rocznicę urodzin dziadka była uroczystość nadania ulicy. Zrobiłam taki wpis. I uwaga, bo się mogę wzruszać, zatyka mi czasami. Mój dom moim zamkiem mawiają jedni, a inni gość w dom, Bóg w dom. Mój dom rodzinny jest jednym i drugim. I wszystkim, co się w nim mieści w tych klamrach. I z gniazdem, w którym się wychowałam, dorastałam i dojrzewałam. Tu przyszły na świat i wrosły moje dzieci. Tu odchowały się moje wnuki. Jest on też wspomnieniem dzieciństwa i wreszcie nadzieją na spokojną starość. Jest jak opoka. Powstał z wielkiej miłości moich dziadków, przetrwał siłą przywiązania, szacunkiem dla przeszłości, wytrwałością, samozaparciem i wyrzeczeniami i mrówczą pracą moich rodziców, o których w ten sposób chcę wspomnieć. Nie ma ich już. Chwała im za to wielka. Mnie los domu nie rzucił jeszcze wyzwania, ale kiedy to zrobi, stanowiłem mu czoła.